Patrzcie to, Ford Probe pierwszej generacji. Kawa fajnej motoryzacji. Normalnie ładniutko się świeci. Jelcz. O, Star 266. E60. Jest i mój LeBaron, którego widzieliście we wrześniu filmie. O, E38. Ibiza, system Porsche. Tu W140 widziałem. Jest W140. A, W126 to jest. Też ESA. To jeżdżamy. Akurat idealnie pod słońce. Tu furki na sprzedaż. Zaparkujemy koło nich. Siemanko, dzisiaj zrobimy takiego vloga, może jak kiedyś, parę lat temu wrzuciłem ze złomu. Chwila. Ze złomu, to chyba było tam w Puławach, gdzie nagrywałem Moplamantę i parę innych tematów. Dawno nic takiego nie wrzucałem, pomyślałem, że w związku z tym, że jadę do Radostowic po parę gratów do swoich samochodów, to coś dzisiaj nagram. No i jesteśmy sobie na początku. Warszawka, Wartburg, Borewicz kryzysowy. Oczywiście wszystko przegnite, przełamane na wskroś. Jakaś zmota z granady prawdopodobnie. Ale dobra, tam jest główny, że tak powiem, materiał. I tam właśnie zmierzamy. Wysłużone ciężaróweczki, starcie Oglias. Jelcz. O, Star 266. Tu stara. Kolejny Jelonek. Star 244. Kurde, na chodzie pewnie. Przyjechał o własnych siłach. O, Jelcz tak samo. Szkoda. Starciok. O, Marigus Deutz. Magirus. Fajny sprzęcik. O, MX5 ESA. Na dzień dobry. E60. Jest i mój LeBaron, którego widzieliście we wrześniu filmie. O, na glebie stoi, bo ja z niego alusy wziąłem. O, ktoś fotele kupił do niego. No i dobrze, szkoda, żeby się zmarnowały. Kanapa tylna wyjęta. Ja może dzisiaj... O, jest przełącznik ze świateł, ktoś wziął. Chciałem dzisiaj kupić go. No ale to dobrze, przynajmniej nie poszło na zmarnowanie. Ciekawe, czy tam pod maską jeszcze coś z niego wzięli. Hops. O, powyciągane. A te gumy to ja ostatnio brałem wszystkie. Ja tam widziałem W140. Podejdziemy sobie. O, E38. Ibiza, system Porsche. No takie uczyłem się jeździć. O, jest system Porsche. E38. A diesel to był 2,5 TDS. Czarna skóra. Ale rozszabrowana. Ale jak na początku musiałem. Tu W140 widziałem.
Jezu, 140. Fotele jeszcze są, ale rozpieprzone. Panel klimatronika. Jest parę tajli jeszcze przydatnych. Co pod machą W140? SAS-a 600. Dieselek OM. A obok W220. Obraz nędzy i rozpaczy. Dechę ktoś całą sobie przytulił. Masakra, obie fury kiedyś jest niebotycznie drogie. A teraz o, stoją, dogorywają. Co tam mamy? Miatę tam mamy. Tu mamy W126 to jest. Też SA. Też SA, ale starsza. Kurde. Sztosik. O kurde, ale sprzęcior, szkoda. Tego to mi ewidentnie szkoda. No ale trudno, bywa. I miatka. Miatka. Fajna. Miaciucha. Ale dziwne, że trafiła na złom, bo to nie jest jakoś mocno rozbita. Chyba, że podłużnica przekoszona. Co my tu mamy? Hops. Chłopie, nie otworzysz pogięte. Frotka. Opel Frontera. Aro. Aros w malowaniu policyjnym. Ale to były śmiecie te Aro, słyszałem kiedyś. Euro 3 Andoria. Piękna sprawa. Z laminatu macha. Aro. Tu Land Rover. Ale nie ma nic, z czego ja szukam. Bory szukam dzisiaj. O, Civic po wraku. Land Rover. Tu wrakowe fury widzę. Peżociska. Jest Golfik 4. Ja potrzebuję paru elementów. Ale... o! Nie, rozpieprzone. Boczka też nie ma. Ja potrzebuję boczek do swojego. O, jest. A to diesel jest, dobra. Tfuf te diesle. Akurat ja tam nie lubię za bardzo diesli w osobówkach. Denis! Fordziksy. O, tam Skoda 105 jest, ale nie chce mi się przedzierać. Eskorcik, tego to też wyginęło śmiercią naturalną. Tego też nie ma po ulicach już w ogóle. A ładny był. Całkiem ładny eskorcik. Ale trudno. Szukamy E39, szukamy Golfów i Bory. Vectra B, ale uwaga, jakie ładne wnętrze. O. Jakie foteliki fajne, skórzane. Nie pamiętam, czy widziałem kiedyś takie wnętrze w Vectrze B. Asterka Polo. Kurwa, nie przejdę. O, Felka. Yellow Bahama. Fajna Felicita. Z airbagiem. Golfik trójeczka, C5. Skuterki. Skuter. Padaka jakaś chińska.
Berlingo. A szóstka w skórce. A tu już takie śmieciuchy czekające na prasę typowo. Z wyrwanym silnikiem. Bo tak chamsko wyrwanym. Tu ziomek szuka do wektry paru gratów. O, idzie kolega majster, szuka do wektry. Patrzcie, jaki rumpel przegnity. Ale ma. Zobacz, tu masz tutaj z tym monitorkiem całym. Wnętrze. Widzisz? Aha, to jest stara. To nie, kurwa, takiego nie potrzebuję. Aha, ale tamten monitor nie potrzebujesz? Środkowy? No ty nie masz tego, nie? Nie, nie mam. Ale to nie jest... Chuj można to szarpnąć potem. Ale trochę chujnia rzeczy nie wiem, nie widzę, ale w ogóle takie podemolowane te samochody. To było wszystko powyrywane na chama. Masakra. Ja na takich środach mam największą rozkminę, że każdy z tych samochodów kiedyś był nowy. Każda z tych fur... O, E46. Kupetka, panie, kupetka. Z dachem. No, ale co po tym dachu, jak oni tym już tutaj widlakiem, stary, no, wiesz, pojechali, nie? Więc tutaj już chuj, stary, nic z tego nie ma. Dekory połamane w pizdu, ogrzane dupy były. Dekory oklejane. Grzane dupki, a okleina? A no tak, faktycznie. Faktycznie, ale panel z grzanymi dupami. Ja do 9 potrzebuję. Ej, patrz to. Umowa kupna sprzedaży. Nie będziemy tutaj pokazywać danych. Naklejka, kiedy? Styczeń 2022. Słuchaj. 318. 4000, kurwa. Kurde, a teraz stoi nasza. Ciekawe, czemu skończyła, bo kupety to... Przebieg 235 tysięcy, kurwa. Ej, patrzcie, karta pojazdu i tymczasowy dowód rejestracyjny. Ja pierdolę, jak oni te auta kasują w ogóle tutaj? Pszczyna. Nie będę pokazywać danych, po prostu nie chcę ten... Masakra. Kurwa, ładna. Dawaj tam E36. Nie ma E39 żadnej, starej. No, szkoda. O, C-klaska z wyrwanym silniczkiem. I tu też obie, dwie C-klasy. Też drogie fury kiedyś. Kat pełny. Wnętrze sport. Tu kilka C-klas jest. Same meśki. Gdzie masz tego E36? Tatra, Man. Papieroska? Dawaj. Mokre? Nie wiem. O, już mokre. Nie, bo świetnie. Ty panie, cała paczka papierosków, ty. Powlimenty, kurwa. Dawaj, jaramy. Sajaczki, cinkusie. Fajna cała ściana z tego, patrzcie, o jaki sajak piękny. Cieniasek, ładny. Piękna fura kiedyś była. Ładny w ogóle, nie najgorszy cienias. Sajaczki. Jest tego trochę. O, Golfina dwójka, mój ziomek potrzebuje paru gratów. Idę pozaglądać do niej. Dobrze, że mam tropery zajebiste dzisiaj. To jest niesamowita ilość błota wymieszanego z olejem. O kurwa, tu nie wystarczy, tu jest kałuża oleju. To tu nie wejdziemy. Kurwa, a to jeszcze buty wziął zajebiste. Twingos. O, czekaj, Golfik czwórka. Ale dwudrzwiowe, to boczka z niego nie wezmę. Też stos faktur, papierów, wszystkiego. Chuje, nie otworzę. Ale ma guzik od... Ma guzik od tego, od ogrzewania tylnej szyby, a ja potrzebuję akurat. Wiecie, szkoda parkingowa.
O, przepraszam pana najmocniej. Przepraszam. O. Dobra, ja potrzebuję do mojego... Czy do mojego... O, myk. Myk, 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 disco polo. Coś jeszcze, tutaj klima była. Ktoś sobie termometr zamontował. Z tych rzeczy nic. Dobra, szukamy jakiegoś czterodrzwiowego. Tu jest czterodrzwiówka. Denis, idziemy po te narzędzia? Potrzebujesz coś na razie z narzędzi? Boczka nie ma. No tutaj same takie mielonki stoją tak naprawdę. O, DU po wypadku, nie, nie po wypadku, ale zgnitek. A czwóreczka, też drogie auto kiedyś, niesamowicie. Teraz o, śmietnik na śmietnisku. To jest właśnie ta rozkmina, że to kiedyś kosztowało grube pieniądze. Oj, Adaś, sorry, ale nic z tego Golfa nie będzie. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Zrobię ci zdjęcie, ci wyślę na WhatsAppie. Dawaj, gdzie jest ta czyszucha? Felicita biała. O kurde, panie, w jakie... To jest Z46, mordo. To jest Z46 w kompocie, tak. Co ty, ty kurwa, na BMW się nie znasz? Ale wyrwany silnik na hama. Z podłużnicami. Ze wszystkim, ogień, normalnie. Się nikt nie pierdoli w tańcu. Nie, tu nawet nie ma co zaglądać do tego auta. Obraz nędzy i rozpaczy. O, Jelcz. Wejdziemy sobie do Jelcza. Hops. Też zdemolowany. Swoje wyjeździł. Swoje wyjeździł. Dobra, tutaj są same śmiecie tak naprawdę. Trzeba wrócić się na ten dział, gdzie nie jest, gdzie nie ma takiej demolki. Bo to są takie jakby dwa, widzę, przygotowanie do prasy już. Te śmiecie tu z wyciągniętymi silnikami i tu dalej takie jeszcze względnie kompletne. O, sorry. Gdzie to była ta Vecta? Tam gdzieś? Vecta, ten kombiak był tam, a ty mi powiedziałeś, że jest ten 6 Cabrio. Cabrio? No, mówiłeś w Cabrio, nie? Mam nagrane. Pastuszek, no. No gumioki, no dokładnie. O, pastuszek w półskórach. Półskórki z fisem. Ładne wnętrze w ogóle, drewienko. Taka droga fura kiedyś. Ktoś kiedyś dbał, czyścił. Szorował, a teraz o. A patrzcie, cały podłokietnik w ogóle. Ale obrzydliwy. Dobra, nic tu po nas. Ej, ten kombiak z wysiedlaczem był tutaj, mordo. No, to potem. To co, cofka po narzędzia? Kijanka, retona. Ciekawy sprzęcik. Śmieszne to jest w ogóle, fajne, fajne autko. 4x4 z tymi z załączeniami mostu tu z przodu. O, wiecie, o co chodzi, w sensie zegary z jakiejś chińskiej zabawki. Widzisz gdzieś jakiegoś Golfa, czwórkę, Borę, cokolwiek? Ale patrz, Ibiza pierwszej generacji. Widziałeś coś takiego? Ibiza, Seat Ibiza. I ona miała ten silnik, ten system Porsche. Nazwaj, E38. No to on TDS był, nie? Ale tu, tu było ten E87, tam jest filtrowy. Może ci dziwione, ale też zdemolowana trochę. Nie ma nic, wszystko wszędzie już powyciągane, boczki powyciągane. Polowo zamontowane. No. No, no, dokładnie. E39 widziałeś jaką może? Piątkę, no właśnie, ja też nie, kurde, ostatnio dwie były.
Ty, Denis, to nie to twoje wektry radio tutaj? Boczki, nie, to nie boczki powyrywane na chama, kurde, ładne skórzane, ale wyrwane. A ten, a tu jeszcze drugi jakiś, co to za radio? Z ekranem. Jakiś inny pewnie. No ciekawe. O, jakie ciężkie. Zdemolowane, szkoda, że bez panela. Kurwa, czemu ci ludzie nie potrafią, jak coś rozbierają, to odkręcić, tylko kurwa rozpierdoli części za 500 zł, żeby wyjąć jakąś pierdołę za dwie dychy. O kurwa, no lampki boczne, to jest zawsze chodliwy temat. To nie, wyrwane w piździec, nie? Znaczy ja pierdolę. Nie, tutaj nic. Schowek zwykły, bez telefonu. I czarna skórka. Kanapa jeszcze jakaś taka w miarę. Siemiorka, blядь, siemiorka. Twingos, też fajne samochody kiedyś. Tą wektrę widziałeś, tak, Denis? No ale faktycznie wyszabrowana. Co się z kierownicą stało? Aha, wyciągli ją. Kurde, tym widlakiem. Honda Civic. Jest Skoda 105. Opsa. Silniczek z tyłu. Ojej, ojojoj. Zawinęło. Mój ziomek kupił Empione, zwinął się jak calzone. A co to było? Ale nie wiem, co to jest za auto. To Octavia jest! Octavia pierwszej generacji. Kurde, ale masakra, kurwa, ciekawe, czy ktoś przeżył w tym aucie. Bo tu tak dostanę, fotel połamany. Krwi na szczęście nie widać. Mondeo drugiej generacji, kurde, ale żeby nie było Golfa czwórki jakiegoś nierozebranego. Tu jest jeszcze Vectra, Denis. W kombiaku, ale też już wyszabrowana, ale może coś będzie w środku leżało. Fabia. Ale dziwne, żeby Golfa czwórki nie było. Patrzcie, nie pierdolą się w tańcu, nawet z katalizatorem, jeszcze leży. Nie wyciągają nawet. Taki przemiał fur. Mazda 323, ja pierdzielę, co tu się wydarzyło. Skrzynia biegów. Można zrobić remont na wierzchu. Niezły widok takiej pogiętej blachy. Kurwa, połamane wszystko. Patrzcie to. Zakład pogrzebowy na różowo. Piękna maszyna. Patrzcie, fotele z pamięcią. Elektryczne. Automacik. Panie, wnętrze gabinecik. Nie no, całkiem wnętrze jest nawet nie zajechane. 200 tysięcy, pewnie wszystko na pierwszym, drugim biegu. Ciekawa furka. Ciekawe, jak to z tyłu wygląda. O kurde. Ale karawana z tego wyszła fajnego zrobienia, zamknięte w piździec. 3-0. Starciok, Renata. Ła, grubo. Patrzcie to, Ford Probe pierwszej generacji. Kurde, masakra, zajebista fura. Ładne fotele, szkoda, że to tu wylądowało. I tu na chwilę się zatrzymamy, bo całkowicie przypadkiem udało mi się ustalić historię tego, dlaczego ten samochód wylądował tu na złomie. Wstawiłem na grupę Ford Probe Polska dwie fotki z tym autem, że jak ktoś coś potrzebuje, to taka fura stoi na części w Radostowicach. Chwilę potem jeden z uczestników grupy skomentował to zdjęcie, pisząc, że
Znam to auto dobrze, jeździłem nim. Silnik w zajebistej kondycji, ale było z LPG. Podłoga z dziurami, kielichów brak. Nowe sprzęgło było założone i przejechane paręset kilometrów. Środek na ten moment już zaczął pleśnieć, bo auto stało w krzakach do około 2 lata. Tylna lampa, jedna pęknięta i paruje. Odezwałem się do gościa, pisząc, czy to on zezumował to auto i dlaczego. Okazało się, że auto należało do jego byłej partnerki i miała mu dać znać, jak będzie chciała się go pozbyć. Auto nie dostało nowego przeglądu przez to, że butla LPG straciła ważność, no i przez pordzewiałe kielichy i podłogę. Poza tym było w pełni sprawne i jeżdżące i mechanicznie było w naprawdę fajnym stanie. Dodatkowo wysłał mi fotkę, jak to auto jakiś czas temu wyglądało. Kurde, zegary zajebiste, 2.2 turbo. Ach, kurde, no czemu takie fury muszą kończyć na słomie? I ta była, widać, zadbana furka, naprawdę. Kurwa, no szkoda, naprawdę szkoda. Patrzcie, te plastyczki, te fajne, one takie proby miały, te takie satelity fajne. Oh. Połamane w pizdziec wszystko. Kierunkowskazy, komputerek pokładowy, jakiś zegarek. O, w gazie było. Gaz pierwszej generacji. Kurwa, naprawdę szkoda. Proba pierwszej generacji. Ładna, naprawdę ładna. Kameczki fajne. No wielka szkoda, naprawdę. Kawa fajnej motoryzacji. Silnik widać, że był kompletny. Aha, no dobra, już widzę powód ze złomowania. No to do uratowania, aczkolwiek zależy, jak to z spodu wyglądało, nie? Dwa kielichy fajne, zgnite. Kurwa, no szkoda, naprawdę szkoda. Płyn jeszcze jest. Ciekawe, jak to z kamachą zamkniętą będzie wyglądało. A, czarna macha. Ach, kurde, no. Myślałem, no tak bywa. Jakiś akumulator, który ma iskrę. Zobaczymy, czy da radę bydlaka odpalić. Bo kluczyki były. Zmieści się tam w ogóle? Rwie się do życia. Nie ma siły. Patrzcie, pasy. Kurwa, jak to wyłączyć? To połamane wszystko w pizdu. Świecić się wszystko świeci. Nie, za słaby akumulator. Szyby działają. Liściki świecą? Czekaj. Świecą, świecą. Czekaj, czekaj, zamknij drzwi. Zamknij drzwi. Przekręcę zapłon. Dać ci od pasów się schowa. Kurde, ale bajer. Szkoda, kurwa, tej fury, naprawdę. Akumulator jest za słaby. Nawiew działa. Myślę, że w normie, kurwa, się prawie mieści. No jak, chłopie, 9 voltów jest. 9 voltów. Jak mi szkoda takich naprawdę samochodów. No masz na gazie, wiesz? Gaz tu masz. Nawiew jest. Patrz, right adjust. Lusterka. Działa. A radio było? Proszę, masz te satelity, kurwa, połamane, to wszystko w pizdziec. Daj mi to.
Bo nagrywa się. Ja by lepszy akumulator skombinować. Normalnie ładniutko się świeci. Jaro, a silniczków nie chcesz? Kurwa, żeby ty też tutaj jest ten rzadko, to jest 2.2 turbo, nie? To jest tak kurwa chodzi. Tak, dawaj jeszcze raz! Z tamtej strony nie ma uszczelki. Że one po prostu nic nie walą. Awaryjny kurwa. Ładniutki w chuj. No te. Co to za małe wysypki? Na boczne, amerykańskie. No też takie mam. Kurwa, no szkoda.